Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flygear. W dzisiejszym odcinku, można powiedzieć, zrobimy sobie czarną skrzynkę, tak, jakby to powiedzieć, a mianowicie zrobimy sobie rejestrowanie naszych parametrów lotu do pliku, dzięki czemu otrzymamy informację o tym, w jaki sposób nasz na przykład samolot leciał, na jakiej wysokości, z jaką prędkością możemy logować, czy możemy logować powierzchnię sterową, wychylenie powierzchni sterowych, czy pochylenie, przychylenie, nachylenie całego samolotu, może jego współrzędne graficzne możemy logować. No, w zasadzie możemy logować do pliku co tylko zechcemy, co się dzieje z naszym samolotem, a to, co możemy logować, to jest zawarte w drzewie właściwości, jak tu sobie damy debuguj, przeglądaj wewnętrzne właściwości. No to tu mamy mnóstwo informacji. Możemy sobie powyciągać na przykład controls, tu będziemy mieli powierzchnie sterowe. Możemy sobie na przykład, tutaj mamy velocities, będziemy mieli tak różne informacje o prędkości i te wszystkie informacje możemy sobie logować do pliku z zadanym interwałem czasowym, na przykład raz na sekundę, przez co trzymamy tak ciągły strumień informacji. No i te informacje będziemy mogli sobie później przeanalizować, na przykład zrobić sobie z nich wykres, na przykład w arkuszu kalkulacyjnym, co sobie też zobaczymy. Tak, także później możemy się bawić śledczych, badających na przykład katastrofy lotnicze, którzy właśnie w ten sposób też mogą sobie, tak, no mają po prostu informacje wyciągnięte z czarnej skrzynki i mogą sobie wtedy na wykresach przeanalizować, w jaki sposób przebiegał lot samolotu. No i teraz tak, żeby sobie zalogować te właściwości przeróżne naszego lotu do pliku, to mamy na to w ogóle nawet chyba aż, jak dobrze liczę, cztery sposoby, może nawet więcej, może nie o wszystkich też wiem. I tak, jedną z najprostszych sposobów to jest użycie GUI. Jak sobie pójdziemy w debuguj i tutaj mamy menu logowanie, pokazuje nam się właśnie okienko do możliwości logowania tutaj podanych właściwości do pliku. To będzie plik w formacie CSV, tu mamy nazwę tego pliku domyślną, ustawioną. Plik CSV to jest po prostu plik tekstowy, można go otworzyć nawet w notatniku i podejrzeć, co w nim jest. Tam są zwykłe dane liczbowe przedstawione w formie tabelarycznej, to znaczy mamy najpierw nagłówki, tak, to będą nasze nagłówki, czyli na przykład longitude, latitude, altitude, roll, pitch i tak dalej. To będą nasze nagłówki w naszej tabeli danych, a same dane później będą, co tutaj interwał zadany czasu, logowane do pliku. Także możemy tutaj sobie to wszystko też pozmieniać, powpisywać dowolne tutaj tytuły. Na przykład zamiast altitude możemy wpisać sobie wysokość, tylko raczej nie radzę używać polskich znaków. Tak, także możemy tu sobie to pozmieniać. Możemy sobie włączyć właśnie, następnie włączamy, co chcemy dokładnie logować, bo możemy tu sobie użyć 9 pozycji maksymalnie. No, jeżeli chcemy więcej, to są na to inne sposoby na logowanie, co też sobie później zobaczymy. Ale można 9 nawet jest wystarczających, jest to nawet całkiem sporo pozycji do logowania. Ja sobie na przykład włączyłem teraz wysokość i roll. Intervals, tak? Tutaj mamy co jaki interwał czasu, te dane, które sobie teraz zaznaczyłem, czyli na przykład moja wysokość i przechylenie samolotu, tak? Kąt przechylenia to będzie. Co ile czasu te dane będą się zrzucać do pliku? W tej chwili mam, że co sekundę, tak? 1000 milisekund to jest inaczej jedna sekunda. Jeżeli chcemy częściej, na przykład co pół sekundy, to wpisujemy sobie na przykład 500 milisekund i tak dalej. No ale ja sobie zostawię co sekundę, będzie to wystarczające. I kolejna bardzo ważna rzecz to jest plik loga. Tu mamy tylko domyślną nazwę pliku i to jest niestety feler, bo jeżeli teraz włączymy logowanie, to niestety FlightGear nie będzie mógł zapisać do takiego pliku danych, a to dlatego, że nie będzie miał praw dostępu do katalogu, gdzie ten plik będzie chciał stworzyć, a ten plik będzie chciał stworzyć tam, gdzie siedzi nasz exec. A to dlatego, że nie mamy podanej ścieżki, gdzie taki plik chcemy umieścić. No niestety tutaj podanie ścieżki jest kłopotliwe, bo to musi być ścieżka do tutaj naszego katalogu takiego. Users, nazwa użytkownika, updata, roaming, flightgear.org, export. No i takie coś musielibyśmy teraz tutaj sobie przepisać. To jest niestety mega utrapienie. Tego się nie da skopiować, to nie działa Ctrl-V, więc musielibyśmy to sobie spisywać w palca, a o pomyłkę bardzo łatwo. A co gorsza, jak się pomylimy i podamy złą ścieżkę, to FlightGear znowu stwierdzi, że nie ma praw zapisu do takiego pliku, albo ścieżka mu nie istnieje. No i niestety, co gorsza, symulator całkowicie się wyłącza. Zademonstruję to wam, bo i tak muszę go wyłączyć, żeby wam pokazać lepszy sposób na podawanie tej ścieżki. Bo oczywiście też jest. Teraz oczywiście tutaj no, chcemy sobie to włączyć, więc damy włączamy logowanie.
Tak, ścieżka jest nieprawidłowa, dajemy OK i jesteśmy w pulpicie. Także tak tutaj zachowuje się FlyGear w tej chwili. Ja to poprawiłem, że FlyGear w wersji deweloperskiej nie wyłącza się. Za to jakbyśmy mieli konsolę, tutaj akurat konsoli pod Windowsa jest ciężko uzyskać, bo ta konsola i tak by się zamknęła po zamknięciu symulatora, ale pod Linuxa bardzo dużo lepiej to uzyskać, że moglibyśmy uruchomić FlyGear z konsoli i w konsoli byśmy dopiero mieli informację, co się stało, a stało się to, że właśnie FlyGear nie miał praw dostępu do pliku i trzeba użyć właśnie tutaj ścieżki export w naszym tutaj katalogu FlyGear.org, tak, w update'a dla naszego użytkownika. Uruchomy sobie FlyGear jeszcze raz i jest lepszy sposób na podawanie tej ścieżki. Użyjmy sobie opcji tutaj ustawienia, bo sztuczka polega na tym, że ten nasz plik istnieje po prostu w właściwości i ta ścieżka do tej właściwości to jest właśnie logging log filename i domyślnie jest ustawiony tam po prostu tylko fglog csv, czyli sama nazwa pliku. Zatem wystarczy teraz, że ja sobie skopiuję tą ścieżkę, kleję tutaj, tak, dorzucimy slasha. No i zrobione, tak? I teraz mam pewność, że nie mam literówki, bo wszystko jest skopiowane i taka ścieżka mi się będzie z automatu ustawiać. Nie będę już musiał tam nigdy tej ścieżki wpisywać, bo też FlyGear nie zapamiętuje naszego ustawienia, co sobie tam wpiszemy. Zawsze nam ustawi tylko plik domyślny, ale w tej chwili ja to nadpisałem całą ścieżką z nazwą pliku. Więc uruchommy teraz FlyGeara. Także jesteśmy z powrotem w symulatorze, dajemy debuguj, logowanie i voilà, mamy całą ścieżkę podaną razem z plikiem. W tej chwili nie powinno być problemu. Jeszcze dla sprawdzenia pójdźmy sobie w przeglądaj wewnętrzne właściwości. Jak pójdziemy sobie w tą ścieżkę, tam było logging, log i nasz filename, tak? Jest pełna ścieżka. To możemy sobie to, o, nie chcę ustaw, możemy sobie to powiększyć. Z kontrolem trzymając, dobra. Tak, jest ścieżka ustawiona, więc teraz włączę sobie na przykład wysokość, ale tak, ja nie chcę tutaj kątów przechylenia mojego samolotu, tak, bo to jest przechylenie, pochylenie i odchylenie naszego samolotu, ale fajnie było mieć wysokość, pozycji geograficznych tych nie chcę, ale chciałbym sobie jeszcze włączyć, może dajmy sobie też po polsku wysokość i chciałbym na przykład jeszcze logować prędkość. To sobie włączymy. I teraz tak, musimy znać właściwość, która określa prędkość samolotu. Dajmy sobie jeszcze przeglądaj wewnętrzne właściwości jeszcze raz. Pójdźmy sobie tutaj do velocities i... No i mamy różne prędkości, tak? Teraz w sumie musimy zdecydować, którą byśmy chcieli logować. Mamy prędkość względem powietrza w węzłach. W tej chwili mamy 6 węzłów. Mamy też pewnie gdzieś tutaj prędkość względem ziemi, jest ground speed. No ciekawe, bo nawet jest dwa węzły. W sumie staje w miejscu. Tak, także możemy sobie wybrać jakie prędkości. Tutaj mamy też prędkość pionową, pewnie gdzieś to też była. O, jest vertical speed w stopach na sekundę. To też możemy sobie logować, tak? Także w zasadzie możemy sobie tutaj przepisać dowolną właściwość. No ja sobie dam, że będę chciał logować tą prędkość względem powietrza. Dajmy sobie tutaj przy, tak, mojej kolumnie prędkość, już mogę sobie ją włączyć. Dajmy sobie slash i przepisujemy velocities. I dalej mamy airspeed. Myślnik KT. I tu znowu trzeba uważać, żeby literówki nie zrobić, ale chyba wygląda ok. Także zamykamy okienko właściwości, teraz włączamy logowanie, dajemy OK. Symulator się nie wywalił, a to znaczy, że logowanie zadziałało. Żeby to potwierdzić, idziemy do naszego katalogu, gdzie właśnie ma się ten pliczek stworzyć i widzimy, że stworzył nam się pliczek fglog csv. Możemy go podejrzeć teraz w notatniku i już widzimy właśnie pierwsze logi, które nam się zrzucają. Jak mówiłem, mamy najpierw rząd, pierwszy to są kolumny. Tutaj FlyGear sam dodaje nam kolumnę time, co jest całkiem fajne i pokazuje, to jest sekunda, odkąd uruchomiliśmy FlyGeara, tak? Czyli zacząłem logowanie w 185 sekundzie od uruchomienia FlyGeara. No i dalej widzimy, że ten interwał zmienia, ta liczba nam się zmienia o 1, czyli co sekundę, bo taki daliśmy interwał.
Kolejne po przecinku mamy kolejną daną, to jest nasza wysokość i po przecinku kolejna dana to jest nasza prędkość względem powietrza. Także tak wygląda nasz pliczek, on tu się loguje, widzimy, że te dane się dokładają, a my teraz uruchomimy sobie na szybko samolot i no, wykonam jakiś krótki lot, żeby tutaj później zobaczyć, jak te dane nam się zmieniały. Włączę sobie autopilota, niech mi tutaj sobie trzyma lot na wprost. Tak, mamy tutaj wzbijanie, na przykład dajmy sobie 800 stóp na minutę. No i sobie trochę tak polecę. Teraz dajmy alt, wyrównamy lot. I też sobie chwilkę tak polecę, teraz zwiększa nam się prędkość. Wysokość nam się ustabilizowała. No i dajmy, że znowu się chcemy wzbijać. Aha, muszę zdać VS-a. Na przykład 500 stóp. Dajmy na przykład bardzo ostre wzbijanie się. 1500 stóp. Prędkość nam spada. Wysokość rośnie. No dobrze, mamy 60 węzłów. Dajmy teraz alt. Niech trzyma wysokość, bo przeciągniemy. No i dobrze, teraz możemy pójść w logowanie, możemy wyłączyć. To jest właśnie o tyle fajne z tej opcji z GUI, że możemy w każdej chwili te logowanie włączyć i wyłączyć. Tylko że jak włączymy ponownie, to całkiem możliwe, że nasz plik się nadpisze, więc uważajmy na to. I tak wygląda nasz pliczek, już tutaj wszystkie dane, które powiedzmy chciałem, zostały zrzucone. No i co, taki pliczek możemy sobie otworzyć na przykład w naszym ulubionym arkuszu kalkulacyjnym. Ja tu mam domyślnie podpięty LibreOffice. Tak, teraz widzimy, czy podzielił nam prawidłowo te kolumny. Tutaj ważne, żeby dać, czy to jest przecinek, czy średnik. U nas jest to przecinek, więc muszę zaznaczyć przecinek, że separatorem danych jest przecinek. Dobrze, dajmy OK. Tak się prezentują dane. Oczywiście tutaj jeszcze jest pewien feler, bo ja mam tutaj LibreOffice w wersji polskiej i on spodziewa się polskiej notacji liczbowej, a w Polsce używamy przecinka do tutaj oddzielenia części dziesiętnej od całkowitej, więc zaznaczamy sobie wszystkie dane, dajemy edycja, znajdź i zamień. I tak, szukamy kropki, musimy zmienić amerykański styl, czyli szukamy kropki, zamieniamy na przecinek. Zamień wszystkie. OK, i teraz mamy przecinek. I teraz nasz LibreOffice będzie wiedział, że to jest liczba. No i co, możemy sobie zrobić wykres. Może powiększę ekran. Dajmy wstaw, wykres. No i on już automatycznie załapał nasze dane. Możemy teraz wybrać, jaki wykres chcemy zrobić. Może liniowy sobie zróbmy. O, dajmy sobie na przykład gładkie przejście. Dajmy dalej. Tak, on tutaj sam już automatycznie znalazł nasz zakres danych. Jeżeli nie, to podajemy ręcznie. Seria danych automatycznie stworzył nam nasze kolumny oraz tak przypisujemy tutaj, która dokładnie komórka, to akurat wykres zasłania, tak odpowiada za tytuł. To trzeba wskazać, że na przykład time to jest ta komórka pierwsza i wartości y, czyli trzeba podać cały zakres, całą kolumnę naszych danych z jednej kolumny. Tak samo mamy wysokość i prędkość. Dobrze, dajmy dalej. Tu możemy sobie opisać, no oś X to będzie czas. Y, no tu będzie wiele wartości, więc na razie zostawimy to, dajmy zakończ. I proszę bardzo, mamy wykresik, gdzie możemy, o nie, to chyba chciałem, tutaj weźmy sobie to, przesuńmy. Możemy sobie powiększyć. No i możemy sobie analizować nasze dane, jak sobie lecieliśmy. No tu w zasadzie na niebiesko mamy time, no i to widzimy, że to po prostu rośnie liniowo, bo jest dodawana jedna sekunda, więc czas nam rośnie liniowo. Ten w zasadzie kolumnę time to moglibyśmy usunąć z tego wykresu, bo jest typ wykresu zakres danych trzeba dać i time, ja sobie dam usuń time, nie chcemy time'a. OK, i tutaj mamy na czerwono wysokość. Bardzo fajnie teraz widać, w jaki sposób tak leciałem, jeżeli chodzi o wysokość. Tak, tu byliśmy na ziemi, tutaj wystartowałem,
to zaczęliśmy się wzbijać. Tutaj wyprostowałem znowuż lot. Tutaj znowu się zacząłem wzbijać chyba 500 stóp na minutę. Tu się już wzbijałem 800, nie, tu się ten ostro wzbijałem. Tu się wzbijałem 1500 stóp na minutę, bardzo ostro. A tutaj już wyrównałem, bo byłem bliski przeciągnięcia. I tu widać też prędkość. No prędkość się tak drastycznie nie zmieniała jak wysokość. Tutaj akurat dane zależą też od danych tutaj, jakie mamy podane, więc tu mamy duży zakres. Tu mieliśmy 2000 prawie stóp osiągnęliśmy wysokości. A jeśli chodzi o prędkość, to maksymalnie gdzieś tutaj lecieliśmy. No ciężko mi teraz powiedzieć, jaka tu będzie wartość. Ta siatka jest dosyć rzadka, ale tu będzie 250. To będzie kolejne na pół, tak, czyli tam ponad 100 węzłów. No i to widzieliśmy, że jak wyprostowaliśmy lot, to nasz samolot się rozpędził. Tutaj lecieliśmy ostro pod górę, więc prędkość nam spadała, aż tutaj osiągnęła tak pik dosyć niskiej prędkości. Później wyrównałem lot, więc prędkość znowu zaczęła rosnąć. No i tak możemy sobie, tak, nasze dane naszego lotu analizować, przedstawiać na wykresach. Ale teraz zobaczmy sobie jeszcze dużo lepszą konfigurację, jeżeli chodzi o to okienko logowania. Bo zamiast tutaj w ogóle pisać wszystko w tym okienku, możemy to wszystko, myślę, że dużo prościej i łatwiej, a też daje nam to dużo więcej możliwości, skonfigurować możemy wszystko w pliku XML osobnym, a nie tutaj bez używania tutaj tego GUI. Tak więc zobaczmy sobie teraz, jak to sobie usprawnić. Ja tu sobie otworzę też to okno logowania. I tak, pierwsza rzecz to otworzymy sobie pliczek XML nowy. Tutaj na przykład w lokalizacji ja sobie dam mój katalog domowy. Chociaż mógłbym może też użyć FlightGear, gdzie to ma FlightGear. No mam też katalog FlightGear, mógłbym też to trzymać. Ale dobrze, sobie, żeby była krótsza ścieżka, użyję po prostu mojego katalogu domowego. Dajmy sobie nowy plik, dajmy sobie, nazwijmy go sobie jakoś na przykład log config XML. Nazwa pliku jest dowolna. Otwórzmy sobie ten plik. Dobrze, jest pliczek otworzony i ja tu od razu sobie skopiuję to, co taki plik może zawierać. Pierwsza rzecz to definiujemy sobie, że jest to właśnie plik XML, takim właśnie znacznikiem dla plików XML, wersja 1.0 w kodowaniu TF8 i następnie musimy zawrzeć tagi, tu już są, tak, musimy się ściśle tego trzymać. Musi być główny tag property list, czyli główna lista naszych właściwości FlightGeara i tam mamy właśnie logging i log. To jest po prostu to, co już pokazywałem, jak damy sobie przeglądanie wewnętrzne właściwości. To jest właśnie tutaj logging, log, tak? I te wszystkie rzeczy możemy tu sobie nadpisywać całym plikiem XML. Jednym słowem, całe to okienko możemy zdefiniować po prostu w tym pliku. Wcześniej pokazałem wam, jak tylko podmienić filename jednym prostym poleceniem z wiersza poleceń prop. A tu sobie skonfigurujemy już wszystko. Czyli też podajemy fajne, podajemy od razu ścieżkę do naszego pliku i to prawidłową ścieżkę, tak żeby nam się FlightGear nie wywalił. Możemy też podać nazwę pliku, no ja podałem trochę inną, dałem log z XML-a, tak żebyśmy mieli różnicę, że to jest troszkę inaczej skonfigurowany ten logger. Dalej mamy flagę enabled jako false, że log nie jest włączony, true, że log ma być od razu włączony, czyli log się włączy od razu po uruchomieniu symulatora. I to jest po prostu to samo, co ten checkbox. Włącz logowanie. To jest jakby odpowiednik tego. Możemy dać false, jeżeli nie chcemy, żeby nam się startowało od razu z tym checkboxem. Wtedy po prostu wejdziemy sobie do tego menu, otworzymy sobie to okno i sami ręcznie damy tutaj checkbox włącz. Albo od razu tu sobie dajemy true i nam się od razu logowanie włączy. Dalej mamy interval millisecond. To jest oczywiście odpowiednik tutaj tego pola. Mamy też 1000 milisekund, co sekundę wystarczy. Delimiter, tu jest dodatkowa opcja, której nie widzimy w tym okienku, a mianowicie możemy sobie ustalić, jaki ma być separator naszych wartości w pliku CSV. Możemy dać średnik albo przecinek, ja sobie tym razem dam właśnie średnik. I dalej mamy entry. Entry odpowiada za rząd tutaj zdefiniowany, tak, jako kolumnę, jaką chcemy sobie dodać. Tak, najpierw mamy enable, true lub false. To jest te odpowiednik tego checkboxa, tak, który włącza nam dany rząd do logowania, daną wartość do logowania. Możemy sobie dać od razu true, żeby się logowało, albo też właśnie zmieniamy na false, żeby to było z domysłu wyłączone. No oczywiście jak damy wszędzie false, to nie będzie miało sensu, bo się nic nie będzie logowało. Ja sobie zostawię na true. No i title to jest ta nasza
Tutaj ta pozycja title, możemy sobie określić, ja sobie napisałem wysokość, tak, czyli wartość naszego tytułu, czy też headera, jeżeli chodzi o nagłówka, jeżeli chodzi o nasz plik CSV. I property to jest tutaj odpowiednik tego pola, tak, properties, czyli podajemy ścieżkę do właściwości, którą chcemy logować, czyli w tym wypadku dla mnie to będzie wysokość. No i definiuję sobie drugie entry, czyli to będzie odpowiednik tych pól, jako title, jako enable, title i property, tak samo. Tu sobie napisałem prędkość. No tu akurat używam już polskich ogonków, dlatego że plik jest kodowany w WTF-8, więc myślę, że to zadziała. Oczywiście we FlightGear pokażą nam się krzaki, ale tutaj do pliku będzie nam się to, do CSV będzie nam się to prawidłowo zapisywać. I co jest tutaj potężniejsze, jeżeli chodzi o konfigurację w tym XML-u, to to, że możemy oczywiście takich entry powtórzyć tutaj dużo więcej niż 9, tak? Bo GUI nam pozwala na 9. My tu możemy sobie zrobić entry dużo więcej niż 9 i logować dużo więcej parametrów lotu. Ale co jeszcze bardziej ciekawego tu jest, to możemy sobie cały taki log powtórzyć i napisać jakąś inną nazwę pliku i jakieś inne tutaj właściwości i możemy logować do dwóch plików osobno. Tak? GUI nam tego tutaj nie umożliwia. Dlatego konfiguracja w XML-u tego logowania jest tutaj dużo potężniejsza. Daje nam po prostu dużo więcej możliwości. No ale dobrze, ja sobie na nasz przykład zostawię tylko jeden plik, dwa entry, które sobie tutaj nadpiszemy. I teraz zobaczmy sobie, jak taki plik dodać, tak? Plik zapisany. Jak go sobie dodać? Musimy zamknąć teraz FlightGeara. Idziemy sobie w ustawienia. Teraz tak, ten prop możemy zakomentować, dlatego że my już sobie nadpiszemy tą nazwę w naszym pliku XML i tak, więc nie musimy jej tutaj nadpisywać dodatkowo. I teraz podajemy polecenie config równa się i podajemy ścieżkę do naszego pliku, to będzie mój katalog domowy slash i ja to nazwałem chyba log config XML. Jeszcze się upewnię, tak, log config, a najlepiej to będzie kopiować, to nie będzie problemu z literówką. O. I uruchamiamy FlightGeara i jesteśmy w symulatorze, idziemy w debuguj, logowanie. No i proszę bardzo, mamy to, co chcieliśmy, to znaczy ścieżka już ustawiona. Zobaczmy, czy nam się plik zmienił. Tak, jest na log z XML-a, tak to sobie nazwałem. Jest też 1000 interwał i widzimy już włączone od razu dwie moje pozycje, które chciałem, wysokość i prędkość. Tutaj mamy polskie znaki, są skrzaczone, ale tym się nie przejmujemy, to powinno działać poprawnie. I mamy nasze właściwości podane, tak, czyli nasz XML jakby nadpisał informacje zawarte w tym okienku i mamy też od razu włączone to logowanie, czyli tak sobie ustawiliśmy, żeby te flagi były od razu włączone, więc wszystko jest włączone, a to oznacza, że nasz logger od razu zaczął logować i jak sobie pójdziemy teraz do naszego pliku export, gdzie sobie to wrzuciłem, to logowanie, to jest log z XML-a, plik jest stworzony i dane się zapisują. Tu jak widzimy polskie znaki, tutaj sobie radzi z polskimi znakami. Jest wysokość i prędkość. No i tak samo jest interwał czasowy. Tu już wystartował od jedynki, no bo log się uruchomił automatycznie podczas uruchamiania FlightGeara, więc uruchomił się już w pierwszej sekundzie działania symulatora, więc mamy od jedynki i mamy nasze wartości, tym razem oddzielone średnikiem. No i oczywiście tak samo możemy to sobie otworzyć na przykład arkuszem kalkulacyjnym. Tu musimy dać teraz średnik, że jest separatorem. I są nasze dane. O, tu literówkę zrobiłem. Prędkość będzie, dobra. No, ale tak samo możemy teraz robić sobie wykresy, co już pokazywałem, więc nie będę się powtarzał. No, ale w ten sposób jest dużo lepiej według mnie skonfigurować sobie te okienko do logowania za pomocą XML-a. Tu też oczywiście możemy w każdej chwili wyłączyć logowanie i włączyć je ponownie. Tak, czyli teraz nam się zresetuje. Właśnie sprawdźmy, czy nam nadpisze nam nasze dane. Tak, nadpisuje, więc tamten plik, po prostu tamte dane straciliśmy. Także pamiętajmy o tym, że jak robimy taki resecik logowania, to tak jak tu wyłączymy, to wszystkie nasze dane zostaną zresetowane, tak? Więc taki plik teraz musielibyśmy sobie gdzieś zapisać na boku, żeby nie stracić. No, żeby go nie stracić ewentualnie, no ręcznie musielibyśmy tutaj zmienić teraz nazwę tego pliku i podać troszkę inną, na przykład dopisać tutaj, nie wiem, dwójkę czy coś. Dobra, także logowanie poprzez to okienko mamy ogarnięte. Myślę, że to jest całkiem spoko opcja. I teraz zobaczmy sobie trzeci sposób logowania do pliku
a będzie to logowanie z użyciem własnego protokołu. Można powiedzieć troszkę bardziej zaawansowana funkcja, ale też jest bardzo prosta w użyciu. A mianowicie tutaj FlightGear umożliwia coś takiego jak pisanie własnych protokołów komunikacyjnych z innymi zewnętrznymi aplikacjami, czy też naszymi skryptami, które sobie napiszemy i tak dalej. Ale możemy też użyć takiego protokołu właśnie też do zrzutu do pliku przeróżnych właściwości, co też daje troszkę inne możliwości, bo możemy sobie stworzyć zupełnie innego rodzaju plik, na przykład XML. Możemy sobie robić zrzut nie do CSV, na przykład do XML-a, albo do zupełnie dowolnego formatu, jaki sobie wymyślimy, bo właśnie po to są te protokoły, żebyśmy sobie mogli tworzyć nawet dowolny format, jaki sobie chcemy. I teraz tak, zasada tworzenia takiego protokołu jest dosyć ścisła, mianowicie idziemy sobie najpierw do katalogu, tam gdzie FlightGear jest zainstalowany. U mnie to jest katalog C, program Files, moja wersja FlightGeara i katalog Data. I tu jeszcze mamy katalog Protokol. Tu siedzą wszystkie protokoły komunikacyjne, jakie używa FlightGear obecnie. I musimy sobie stworzyć własny protokół, to znaczy musimy stworzyć sobie własny taki pliczek XML, który musi być właśnie konkretnie w tym katalogu. Nie może on sobie istnieć gdziekolwiek indziej. Stwórzmy sobie zatem nowy plik. Cudownie, tylko folder. Ajajaj, naprawdę? Okej, to jest katalog chroniony w Windowsie, więc pewnie nie mogę tworzyć łatwo pliku, więc trzeba zrobić sztuczkę. Weźmy sobie, skopiujmy jakiś plik. O, zmieńmy sobie nazwę. Tak, musimy sobie nazwać teraz ten protokół, jakkolwiek. Ja sobie nazwę mój logger, tak? Napiszę też po polsku, żeby było jasne, że to jest dowolna nazwa. Możemy napisać, co chcemy. Edytujmy sobie teraz ten pliczek na przykład w naszym notatniku. Ja tu wszystko wywalę, bo to jest z innego protokołu. Ja tu sobie przygotowałem już tak, jak taki pliczek mógłby wyglądać, jeżeli byśmy chcieli też zapisać dane do pliku CSV. Ale tak jak mówiłem, możemy tu sobie napisać dowolny format pliku i właśnie pisząc takiego XML-a możemy to sobie określić, jak taki format pliku ma wyglądać. No i standardowo mamy znacznik, że jest to XML, dalej mamy znacznik property list, dalej musimy mieć też znacznik generic, co nam mówi, że właśnie tworzymy nasz generyczny taki protokół. Generyczny, czyli taki ogólnego przeznaczenia, gdzie sami piszemy, jak ten protokół ma wyglądać. Dalej taki generic może przyjmować dwa tagi, output albo input. I to zależy, czy właśnie chcemy dane wysyłać, czy chcemy może dane do FlightGeara przyjmować. Oczywiście output oznacza, że dane wysyłamy z FlightGeara gdzieś, na przykład do pliku w naszym przypadku, ale to może być gniazdo, to może być jakiś pipeline, jakiś potok, więc tutaj możliwości jest więcej, ale u nas to będzie plik. W każdym bądź razie my chcemy dane wysyłać z FlightGeara do pliku, dlatego piszemy output. Gdybyśmy chcieli w drugą stronę, no to możemy napisać też input. Możemy też oba znaczniki użyć w jednym protokole, czyli i output i input. Tak, także tutaj wszystko zależy, co chcemy zrobić, jak ten protokół ma się komunikować i z czym. Także tutaj należy też o tym pamiętać, że są takie możliwości. Dalej definiujemy binary mode, czy plik ma być binarny, czy tekstowy. Jeżeli damy false, to będzie to plik tekstowy i oczywiście ja chcę tekstowy, bo to będzie zwykły plik CSV tekstowy, więc dajemy false. Oczywiście plik binarny też mógłby być, zwłaszcza dla jakichś tam protokołów bardziej złożonych, gdzie chcemy zaoszczędzić na miejscu, znaczy przestrzeni dyskowej, tak, bo plik binarny będzie mniej danych zajmował, ale ja tutaj chcę plik tekstowy. Dalej mamy var separator, czyli separator naszych zmiennych. No i w tym wypadku, jeżeli chcemy plik CSV stworzyć, to możemy dać właśnie średnik albo przecinek, czyli znak, którym będziemy oddzielać poszczególne wartości w rzędzie. Dalej mamy separator linii, czyli jak chcemy oddzielać poszczególne linie. W tym wypadku ja tu mam wpisane new line. To jest z Linuxa. Na Linuxie ten new line działa, ale na Windowsie nie bardzo, więc dajmy sobie slash n. To też jest przejście do nowej linii. Tak, czyli taki klawisz enter. Dalej mamy preamble, czyli taką preambułę. Możemy sobie teraz tutaj napisać cokolwiek, co chcemy, żeby było zapisane przed jakimikolwiek danymi. W tym wypadku ja sobie piszę headery naszego pliku CSV, gdzie mamy właśnie wysokość i prędkość. Też możemy dać po polsku wysokość, prędkość. No i też przejście do nowej linii, tak żeby już dane zaczęły się od nowej linii.
Gdybyśmy tworzyli XML-a na przykład, to tu moglibyśmy napisać jakieś znaczniki, które rozpoczynałyby jakiegoś XML-a. Także tutaj tak, to narzędzie jest dużo bardziej potężniejsze, można powiedzieć, jeżeli chodzi o możliwości, bo możemy tutaj tworzyć dowolny format pliku. I tu jak zobaczymy sobie w katalogu docs, tam gdzie FlightGear jest zainstalowany, jest pliczek README Protocol. I ten pliczek README Protocol właśnie zawiera całą specyfikację, jakie tutaj tagi są możliwe do wpisania. I oprócz tego preamble, czyli tego, co ma się zapisać na początku pliku, mamy jeszcze postamble, czyli dane, jakie mają się zapisać na samym końcu pliku. Czyli tu możemy wpisać cokolwiek, co chcemy zapisać na końcu pliku. A na przykład przy tworzeniu XML-a to mogą być jakieś tagi, które zamkną nam tego XML-a, więc dlatego jest to też tutaj dosyć istotne. No i tu widzimy, że mamy właśnie ten nasz output, mamy nasz też input, tak? To tak przy okazji. Ale wróćmy do naszego pliku, bo dalej definiujemy sobie chunki, tak? Czyli taki chunk określa pojedynczy blok informacji, który chcemy w tym wypadku z FlightGeara wyciągnąć i zapisać do pliku. Tak, tutaj chunk, mam dwa chunki, bo chcę logować naszą wysokość i prędkość. I w node podajemy właśnie ścieżkę do właściwości, którą chcemy logować. Tak, tak samo tutaj mamy node'a i tu mamy prędkość, tu mamy wysokość. No i typ. Typ mówi, musimy określić, jakiego typu jest to dana. W tym wypadku jest to float, czyli liczba zmiennoprzecinkowa. Mógłby też być double, ale float wystarczający będzie. Tak, jeżeli to byłoby inny rodzaj danych, na przykład tekstowy, no to będzie to wtedy string. Tutaj mamy format, tak? W jaki sposób teraz chcemy zapisać te informacje? Tak, tutaj jakby mówimy, co chcemy zapisać, a tu mówimy, jak chcemy to zapisać, tak? Czyli format mówimy jak i mówimy, że to będzie %f, czyli mówimy, zapisz nam liczbę zmiennoprzecinkową. Jeżeli to byłby string, to byśmy zrobili %s, tak? S zapisuje nam stringa. Gdyby to był double, to by był %d. %u to będzie chyba unsigned int, tak? Czyli liczba bez znaku dodatnia i liczba całkowita, tak? Czyli bez przecinka. Tak, także tu dajemy sobie %f. Tutaj taki format ma dużo więcej też możliwości, bo możemy dać na przykład .2 między znakiem dolara a f. I co to oznacza? To oznacza, że przed przecinkiem, tu akurat w notacji amerykańskiej mamy kropkę, czy tam brytyjskiej, tak, w Polsce byłby to przecinek, także przed przecinkiem ma być dowolna ilość cyfr, ale po przecinku mają być tylko dwie liczby, tak, czyli takie zaokrąglenie sobie robimy do dwóch znaków po przecinku. Tak, tu możemy też z przodu określić, ile ma być znaków, że na przykład tylko 3. Możemy dać chyba też zera wiodące, 0,3 i tak dalej, więc tutaj mamy dużo możliwości, w jaki sposób chcemy to zapisać. Możemy też przed liczbą coś zapisać, na przykład wysokość, tak? Możemy tutaj cokolwiek, czy po liczbie możemy coś zapisać. Także mamy tutaj naprawdę mega dowolność, w jaki sposób chcemy sobie sformatować zapis konkretnej wartości. Tak, także jest to dużo bardziej elastyczne. I tu jak wrócimy sobie do tego dokumentacji README Protocol, tu mamy też poniżej przykład. O, tutaj mamy przykład zapisu jako właśnie dane XML, czyli naszym plikiem w tym wypadku nie byłby CSV, a XML. Tylko tu jest troszkę niedogodność, tak? Bo jak widzimy, tutaj mamy właśnie preambułę, gdzie sobie otwierają ten nasz znacznik XML, tak? XML version 0. Później na postamble mamy zamknięcie taga data. Tu jest troszkę właśnie niedogodność, że te otwarcie taga trzeba zapisywać takimi znacznikami HTML do właśnie zapisu znaków większości, to jest znak większości, a to jest GT znak mniejszości, tak? Czyli tu się zapisze coś takiego. Ale nie możemy tutaj użyć tych znaków, bo wtedy dlatego, że już sam tutaj XML jest tworzony, tak? Tutaj już jest znak większości i mniejszości, więc tu musimy użyć specjalnych znaczników ampersand LT średnik i na przykład ampersand GT średnik. Więc no troszkę taka niedogodność w czytelności, jeżeli chcemy stworzyć XML-a, tak? Ale tu widzimy właśnie też fajny przykład, jak możemy sobie nasze propertiesy zapisywać nie do pliku CSV, ale do naszego własnego formatu XML, który na przykład byśmy chcieli potrzebować ze względu na jakąś inną aplikację, która by chciała tych danych używać. Także tu mam też te chunki, tu mamy jako chunk po prostu format i jest tylko otwarty tag set. Tu mamy kolejne chunki, które zapisują już konkretną właściwość i mamy chunka zamykającego set.
Także tak wygląda na przykład XML. Tutaj mamy też format. Zobaczcie, że jest dużo bardziej złożony, bo mamy slash t, to jest tabulator, czyli mam dwa razy tabulator. Później mamy otwarcie taga, piszemy altitude ft, zamykamy taga, piszemy wartość float, tak, to jest float, mamy $f, ale mamy jeszcze kropka 8, czyli 8 znaków po przecinku i otwieramy taga, w sensie zamykający tag, to jest altitude ft, tak, czyli tutaj piszemy sobie po prostu XML-em. Ale tutaj jeszcze zobaczmy sobie protokół, który już istnieje, jest to playback. To jest po prostu zapis powtórki. Tu też warto się przyjrzeć, jak to jest zrobione, bo tu mamy z kolei też, mamy ten tag generic i mamy właśnie dwa główne tagi, output i input. Czyli output nam zapisuje naszą powtórkę, ale input może też odczytać nasz plik powtórki i wczytywać go do FlightGeara, dzięki czemu FlightGear będzie odtwarzał nasz lot jako powtórkę. I tu mamy przykład użycia, tak, że pierwszy to jest file out, czyli zapisuj do pliku powtórkę, a to drugie, ta druga komenda, to jest właśnie playback, czyli odtwarzanie tej powtórki z pliku, gdzie jeszcze musimy wyłączyć model dynamiki lotu, bo tym razem model dynamiki lotu będzie pobierany po prostu z pliku. Tak, także tak mamy takie wyjaśnienie tutaj z mojej strony, jak używać output i input, tak, gdzie output służy do recording, czyli do nagrywania do pliku, a input będzie nam służył do playbacku, czyli do odtwarzania z pliku i przesyłania informacji do FlightGeara, który wykona lot. I tu mamy też tutaj, tu jest dużo więcej właściwości logowanych, żeby ta powtórka w miarę prawidłowo się odtwarzała. Także warto też zajrzeć do innych gotowych plików FlightGear, żeby bardziej poznać, jak te protokoły się pisze. Ale dobrze, przejdźmy już do naszego protokołu i go w końcu uruchommy, bo teraz pora napisać komendę tutaj uruchomieniową. Tu sobie tak przejdę do nowej linii, to sobie już zakomentuję haszem ten config poprzedni log, żeby niepotrzebnie się nam tutaj nie logował. No i teraz piszemy tą komendę --- generic. Tak, jest nasz generyczny protokół. No i medium file, bo chcemy zapisać do pliku, zapisać, czyli out, kierunek. Następnie częstotliwość, jak często chcemy do tego pliku zapisywać te informacje. Jak damy 1, to oznacza raz na sekundę i tak sobie zostawię. Jeżeli damy 2, to będzie 2 razy na sekundę, czyli w tamtej notacji to będzie jakby 50 milisekund, można powiedzieć, tak? Tutaj dwójeczka, tak? Jeżeli damy 20, no to jest 20 razy na sekundę, czyli jeszcze częściej. Tak, ja dam sobie 1. No jakbyśmy chcieli rzadziej, no to musimy iść w drugą stronę, w ułamki, tak? Czyli na przykład 0,5. Ale dobrze, ja dam raz na sekundę. Teraz musimy podać ścieżkę do pliku, który się utworzy, tak? Który będzie zapisywany z naszymi danymi. Tutaj tak samo musimy mieć prawa dostępu, więc najlepiej użyć tego katalogu export, tak? Czyli to, co już używaliśmy przy poprzednich logowaniach. I tutaj ten plik sobie jakoś nazwijmy, na przykład fg, może jeszcze log generic. I to będzie CSV, bo ja chcę stworzyć plik CSV. I dalej przecinek i kolejny, ostatni parametr to jest nazwa protokołu, którą ma użyć ta komenda generic. U mnie to będzie mój logger, tak? Dlaczego mój logger? Bo oczywiście jest to ta sama nazwa, co nazwa mojego pliku, mój logger. Tu trzeba podać dokładnie to samo, co siedzi w katalogu protokół, tak? Mój logger. OK. Oczywiście tak samo możemy odpalić dowolnie tutaj inny protokół. No ale to powinno wystarczyć, dajemy teraz, lećmy. I symulator uruchomiony, a to oznacza, że mój plik w katalogu export powinien się stworzyć. Tak, jest, fg log generic. I otwórzmy go sobie, zobaczmy, co tam mamy zapisane i jak widzę, coś zepsułem. No tutaj te przejście do nowej linii w Windowsie jest dla mnie zagadkowe. To jednak nie działa, jakbym chciał. Chyba trzeba dać slash r. No nic, spróbujemy dalej. Spróbujemy zrobić tak, bo w Windowsie mamy rn. Zastanawiam się też, czy tu nie powinno być. No dobrze, zobaczmy, tak. Restart. No niestety są tutaj różnice między Linuxem a Windowsem. Ja w sumie pierwszy raz to robię na Windowsie, bo jednak na co dzień korzystam z Linuxa. I tutaj są te różnice w przejściu do nowej linii. O, i teraz FlightGear się uruchomił i mamy... I mamy coś takiego, to też jest lepiej, ale niepotrzebnie jest ten odstęp taki większy. I teraz się zastanawiam,
Dlaczego? No jak dla mnie powinno być dobrze, w takim razie samo danie RN. Oczywiście teraz by trzeba było zrestartować Flight Geara, chyba żeby on to prawidłowo znowu zaczął czytać. No i teraz mam OK. Welcome aboard. Need help? Teraz Start tutorials. loguję prawidłowo. Ja właśnie troszkę nie rozumiem, bo wcześniej też miałem znaczniki slash n. I jakby ich nie uwzględnił. Teraz je uwzględnia. Windows CRLF mam. Dziwne, zagadkowe to jest, ale z tymi znacznikami trzeba uważać, jakie tutaj trzeba użyć. To wygląda tak, jakbym musiał zmienić na RN, a teraz z powrotem na slash N i już jest po prostu pojedyncze przejście do nowej linii i wszystkie tak dane są prawidłowo zapisywane. Mamy naszą wysokość i prędkość. Tutaj, jak zauważymy, nie mamy tutaj tego znacznika time, tak, który nam generował nasz logger z FlightGeara. No bo tutaj jest to elastyczny protokół, tutaj sami musielibyśmy sobie taki time jeszcze generować, tak, bo to już wszystko zależy od nas, co sobie tutaj wstawiamy i w jaki sposób to zapisujemy. No ale w ten sposób możemy też tworzyć właśnie log, sczytując parametry lotu za pomocą właśnie protokołów, a przy okazji dowiedzieliśmy się, jak tworzyć taki protokół i że jest taka możliwość we FlightGear. I zobaczmy sobie finalnie, bodajże czwarty, jak dobrze liczę, sposób zapisywania parametrów lotu do pliku, a tym razem użyjemy sobie JSB-SIM. Także tutaj warunkiem jest to, że nasz samolot musi wykorzystywać model dynamiki lotu JSB-SIM. I tak jest w przypadku tej Cessny. Idziemy sobie teraz w właściwości i zobaczmy, że tu mamy katalog FDM, czyli Flight Dynamic Model, model dynamiki lotu. O, za dużo. I tu mamy JSB-SIM. I te wszystkie właściwości możemy logować także do pliku za pomocą specyficznej opcji, którą tutaj FlightGear posiada, a w zasadzie posiadają ten JSB-SIM, ten model dynamiki lotu, dzięki czemu też możemy sobie logować wiele tutaj z parametrów. I tak, jak to wykonać, to pierwsza rzecz, to musimy sobie stworzyć też osobny pliczek, który będzie nam definiował, co chcemy logować. Taki pliczek możemy sobie na przykład stworzyć w naszym katalogu domowym. I ja tu sobie stworzę nowy plik, nowy dokument tekstowy. Nazwijmy go sobie dowolnie, JSB-SIM Logger na przykład, i to będzie plik XML. I edytujmy to sobie. OK. I tutaj ja już sobie przygotowałem, jak taki pliczek powinien wyglądać. Czyli na początek zawsze definiujemy output, a w nim podajemy atrybuty. Pierwszy musi być type, to jest ważne, żeby nie pomylić kolejności. Type, który definiuje, jaki to będzie typ outputu, czyli jaki będzie nasz plik wynikowy, to będzie plik CSV. I to już jest taka wartość predefiniowana, nie możemy tu sobie wpisywać dowolnych danych. Następnie mamy name, czyli gdy typem jest CSV, to name przybiera ścieżkę do naszego pliku. Tu oczywiście dajemy ścieżkę do export, tam gdzie FlightGear ma prawa zapisu, i podajemy dowolną nazwę pliku, u mnie to będzie fglog.jsb.sim. Następnie mamy też atrybut rate, który mówi, jak często mają się dane zapisywać do pliku. 1 oznacza raz na sekundę, 10 byłoby 10 razy na sekundę i tak dalej. U mnie raz na sekundę wystarczy, nie trzeba aż tak często. I tutaj też kolejna rzecz, ten output można sobie też zdefiniować zupełnie inaczej. A to wszystko jest też opisane tutaj na wiki. Mamy artykuł JSB-SIM Logging, tak, czyli logowanie za pomocą JSB-SIM, gdzie o, tu mamy właśnie wypisane wszystkie typy outputu, jakie możemy podać. Tak, my używamy CSV, możemy podać nazwę pliku. Jeżeli nie podamy nazwę pliku, to domyślnie będzie tutaj logowało na standardowe wyjście, czyli można powiedzieć na konsolę. Możemy też podać socket, wtedy definiujemy, tu nie mamy przykładu socket, ale wtedy atrybut name powinien przyjąć adres IP, tak, maszyny, z której będziemy się łączyli. Don't use this yet. No, jest jakieś ostrzeżenie, żeby tego jeszcze nie używać. Mamy też opcję FlightGear. Tu mamy przykład o takiej opcji FlightGear. Mamy typ FlightGear. Wtedy podajemy name jako localhost, podajemy też port, protokół, czyli też po prostu jakieś połączenie poprzez protokół komunikacyjny z jakąś inną zewnętrzną aplikacją, na przykład, i tam możemy jej dane wysyłać.
Mamy też tabular, co oznacza po prostu takie dane tabelowe, gdzie dane oddzielone są znakiem tabulatora po prostu. Mamy też terminal, output to terminal, czyli do konsoli, ale też jest not implemented yet. No to takie niezaimplementowane, albo non to jest do nothing. Tak, także tu mamy opis tych dodatkowych parametrów. Ja wam tylko pokażę, jak działa CSV. Tak, także mamy zdefiniowany output i w środku podajemy, co chcemy logować. I to jest tak, może to oddzielę, bo to jest pierwsza może rzecz. Mamy coś takiego jak predefiniowane wartości. Takie tagi predefiniowane, które możemy po prostu włączyć albo wyłączyć. Ja je sobie tutaj wszystkie chyba wymieniłem, a jak to nie są wszystkie, to odsyłam do tej dokumentacji, gdzie tu mamy też wypisane te predefiniowane tagi, które możemy włączyć i wyłączyć. I to oznacza, że jak sobie tutaj włączymy na przykład velocity jest na on, to będą nam się logowały wszelkie właściwości z Velocities. Na przykład jak przyjdziemy sobie tutaj do naszego okienka właściwości i będziemy w tej ścieżce FDM JSB Sim i tu mamy na przykład Velocities. Czyli podejrzewam, że te wszystkie właściwości, jak nie wszystkie, to duża część z nich będzie nam się logowała do pliku. Czyli nie musimy poszczególnych wyciągać wartości, możemy od razu taki cały zestaw kilkunastu propertiesów logować po prostu za pomocą jednej flagi, tak? Tu mamy kolejne flagi do kolejnych tutaj propertiesów, jakiś tam zestawów propertiesów, które chcemy sobie logować, nie wiem, jakiś proportional, jakiś grant reactions, ja tutaj też, jest na przykład position, to pewnie też jest position, tak? Jest nasza pozycja naszego statku powietrznego, więc to wszystko możemy sobie tak za jednym zamachem włączyć, ale też mamy oczywiście możliwość logowania pojedynczej wartości. I wtedy określamy to tagiem property, tak? I w tagu property wpisujemy ścieżkę właściwości, którą chcemy logować, ale co jest ważne, tutaj ta ścieżka, ona się zaczyna od właśnie FDM JSB Sim. Tu nie musimy tego pisać, ale to jest ważne, że tu chodzi o tą właściwość, która siedzi w FDM JSB Sim. Czyli jak mamy FDM JSB Sim i dalej Velocities, tak? Czyli dalej tutaj Velocities i dalej mieliśmy VC noc, tak? Tak, VC noc, tą zmienną sobie logujemy, tak? I tutaj sobie logujemy już jedną poszczególną zmienną. Dobrze, ja tu sobie też włączyłem Velocities na on. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Także zapisujemy taki pliczek. No i teraz musimy pokazać, tak, FlightGearowi, no, gdzie ten plik się znajduje. Także ja zrestartuję teraz z FlightGeara. Idziemy sobie w ustawienia. I tutaj zakomentuję poprzedni log. I teraz musimy użyć takiej oto komendy myślnik, myślnik, JSB Sim, myślnik, output, myślnik, directive, myślnik, file. Także całkiem długa nazwa komendy. Dajemy równa się i wskazujemy ścieżkę do naszego pliku, który definiuje, co mamy logować. Tak, mój katalog domowy, czyli cusersplaye/. I nazwa pliku JSB Sim. Logger XML, skopiuję sobie nazwę, żeby nie zrobić literówki. No, także wystarczy podać tą ścieżkę do naszego pliku, który definiuje co i jak logujemy, a to gdzie logujemy będzie zdefiniowane tutaj, czyli logujemy do export i do tego pliku. OK, uruchamiamy FlightGeara. Jesteśmy w czytaniu, więc nasz plik w katalogu export powinien się stworzyć. Jest fglog.jsb.sim, tak go sobie nazwałem i dajemy podgląd. Mamy tutaj mnóstwo danych, dlatego że właśnie włączyłem też tego całego buncha z prędkościami i tu widzimy, że on to wszystko loguje. I jest też na końcu nasza właściwość, która określona jest ścieżką, nasza pojedyncza właściwość velocity jest w węzłach. Żeby to lepiej zobrazować, otwórzmy to sobie w LibreOffice, tak? Tutaj jest przecinek jako separator. O, i są nasze dane, tak? Mamy tutaj właśnie też znacznik czasu, time. I tu idzie co sekundę i to widać, tak? Jest co sekundę się zmienia czas. I te wszystkie tutaj właściwości to są z tej jednej flagi Velocities. I on tu loguje mnóstwo rzeczy. Wszystko jest wypisane, a na końcu jest nasza właściwość, którą sobie pojedynczo podaliśmy jako VC noc.
Oczywiście, gdybyśmy tu dali off, no to już tylko logowałaby się ta nasza właściwość velocities, tak, prędkość w węzłach. No ale chciałem wam też pokazać, jak działa to, jak działają te właśnie takie zestawy gotowe do logowania. Więc tak to wygląda. No i tutaj może być to bardzo fajna rzecz dla ludzi tutaj też badających model dynamiki lotu samolotu, żeby sobie logować parametry lotu, pozycje czy inne tutaj zestawy różnych sił, jakie oddziałują na samolot i tak dalej. Dobrze, także myślę, że przebrnęliśmy przez ten odcinek, poznaliśmy tutaj wiele sposobów i możliwości logowań. Myślę, że właśnie najprostsza to te GUI, chociaż te GUI jest właśnie troszkę też upośledzone, jeżeli chodzi o tutaj używanie tego GUI, więc najlepiej to sobie nadpisywać plikiem XML, co wam pokazywałem jako drugi sposób logowania. Czyli tworzymy sobie taki log config, który nam zastąpi ten logging log i wpisze w te okienko GUI nazwę pliku, czy ma być włączony i tak dalej. Myślę, że dużo lepsza i wygodniejsza opcja do stosowania, jako że taki logger możemy mieć zawsze podpięty, tu możemy sobie dać na przykład false na dzień dobry, tak żeby wtedy możemy sobie wejść przez GUI i w odpowiednim momencie to logowanie po prostu włączyć, tak żeby nam się nie logowało od samego początku, jeżeli nie chcemy. Także no, duża jest tu możliwość konfiguracji, jeżeli chodzi o to GUI, ale jeszcze z nadpisanym XML-em, także wtedy jest jak dla mnie rewelacja do logowania. Ale też poznaliśmy dwa dodatkowe takie opcjonalne możliwości logowania dla bardziej zaawansowanych użytkowników poprzez pisanie protokołu, jak i poprzez logowanie poprzez model dynamiki lotu JSB SIM. Także możemy się teraz bawić w śledczych tutaj i analizować nasz przelot, jak on wyglądał, jakie były prędkości, wysokości i masę innych parametrów powierzchni sterowych i tak dalej naszego samolotu. Także to tyle. Cześć wam.